Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku, tekst jednolity, rozdział 2. Zasady i warunki wydawania, cofania pozwoleń na broń, rejestracji broni oraz dysponowania bronią i amunicją. Artykuł 9, ustęp 1. Broń palną i amunicję do tej broni, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w artykule 11. Można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału żandarmerii wojskowej. Ustęp drugi. Broń palną pozbawioną cech użytkowych można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pozbawionej cech użytkowych, wydanej przez właściwego, ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych właściwego komendanta oddziału żandarmerii wojskowej. Ustęp trzeci. Miotacze gazu obezwładniającego oraz narzędzia i urządzenia, o których mowa w artykule 4 ust. 1 punkty 3 i 4, można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu, komendanta powiatowego policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału żandarmerii wojskowej. Ustęp czwarty. Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu, komendanta powiatowego policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych właściwego komendanta oddziału żandarmerii wojskowej. Ustęp 5. Ilekroć w dalszych przepisach ustawy jest mowa o właściwych organach policji, należy przez to rozumieć organy właściwe do wydawania pozwoleń na broń lub karty rejestracyjnej broni, o których mowa w ustępach od 1 do 4. Ustęp 6. Pozwolenie na broń, karta rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech uczytkowych oraz karta rejestracyjna broni pneumatycznej są wydawane na czas nieokreślony. Ustęp 7. Pozwolenie na broń palną bojową wydane w celach, o których mowa w artykule 10 ustęp 2 punkt 1 i 2 stanowi jednocześnie pozwolenie na broń gazową i alarmową. Ustęp 8 pozwolenie na broń na okaziciela zwane dalej świadectwem broni o którym mowa w artykule 29 ustęp 1 oraz legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni o której mowa w artykule 30 ustęp 1 i 2 wydawane są jedynie przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego policji Artykuł 10 ustęp 1. Właściwy organ policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. Ustęp 2. Pozwolenie na broń palną wydaje się w szczególności w celach. Punkt 1. ochrony osobistej. Punkt 2. ochrony osób imienia. Punkt 3. łowieckich punkt czwarty – sportowych, punkt piąty – rekonstrukcji historycznych, punkt szósty – kolekcjonerskich, punkt siódmy – pamiątkowych, punkt ósmy – szkoleniowych. Ustęp trzeci. Za ważną przyczynę, o której mowa w ustępie pierwszym, uważa się szczególność. Punkt pierwszy. Stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia dla pozwolenia na broń, do celów ochrony osobistej osób imienia. Punkt drugi. Posiadanie uprawnień do wykonywania polowania ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dla pozwolenia na broń do celów łowieckich. Punkt trzeci. Udokumentowane członkowstwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w artykule 10B oraz licencji właściwego polskiego Związku Sportowego dla pozwolenia na broń do celów sportowych. Punkt czwarty. Udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych. Punkt 5. Udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich. Punkt 6. Udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych. Punkt 7. Posiadanie uprawnień określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych. Ustęp 4. Pozwolenie na broń wydane w celach, o których mowa w ustępie drugim, uprawnia do posiadania następujących rodzajów broni i amunicji do niej. Punkt 1. Do celów ochrony osobistej: a. broni palnej bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 do 12 mm. b. Przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA C miotaczy gazu obezwładniającego. Punkt drugi do celów ochrony osób imienia a broni, o której mowa w punkcie pierwszym B. Pistoletów sygnałowych C. Pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 do 12 mm d Strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12. E. Karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm. Punkt trzeci. Do celów łowieckich broni dopuszczonej do wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów. Punkt czwarty. Do celów sportowych broni palnej. A. Bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 6 mm, B. Centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm, C. Kładkolufowej, D. Przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego, dymnego. Punkt 5. Do celów szkoleniowych broni, o której mowa w punktach od 1 do 4. Punkt 6. Do celów rekonstrukcji historycznej broni alarmowej albo innej broni palnej konstrukcyjnie przeznaczonej wyłącznie do strzelania amunicją ślepą, w tym samoczynnej. Punkt 7. Do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych broni, o której mowa w punktach od 1 do 6. Ustęp 5. Pozwolenie na broń, o której mowa w ustępie 1, nie może być wydane z zastrzeżeniem artykułu 29 ust. 2 na broń szczególnie niebezpieczną w postaci. Punkt 1. Samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość. Punkt 2. Broni palnej wytworzonej lub przerobionej w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia, a także broni imitującej inne przedmioty. Punkt 3. Broni palnej wyposażonej w tłumik huku lub przystosowanej do strzelania z użyciem tłumika huku. Punkt 4. Broni palnej, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu. Ustęp szósty. Zabronione jest posiadanie amunicji, szczególnie niebezpiecznej w postaci. Punkt pierwszy. Amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz pocisków do takiej amunicji. Punkt drugi Amunicji z pociskami pełnopłaszczowymi, zawierającymi rdzeń, wykonany z materiału twardszego niż stop połowiu. Punkt trzeci. Amunicji z pociskami podkalibrowymi z płaszczem lub elementem wiodącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej. Punkt czwarty. Amunicji wytworzone niefabrycznie, w tym także takiej, do której wytworzenia wykorzystywane są fabrycznie nowe elementy amunicji z wyłączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską. Ustęp siódmy. Właściwy organ policji może w pozwoleniu na broń ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej noszenia, co potwierdza się w legitymacji posiadacza broni. Ustęp siódmy. Właściwy organ policji może w pozwoleniu na broń ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej noszenia, co potwierdza się w legitymacji posiadacza broni. Ustęp 8. Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu policji. Ustęp 9. W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń artykuł 10a. Ustęp pierwszy na wniosek osoby posiadającej broń palną zgodnie z wymogami prawa polskiego lub podmiotów, o których mowa w artykule 29 ustęp 1 punkty 4, 5 i 7 osobom wskazanym przez te podmioty oraz posiadającym dopuszczenie do posiadania broni właściwy organ policji wydaje europejską kartę broni palnej. Ustęp drugi. Europejską kartę broni palnej wydaje się na okres do 5 lat. Ustęp trzeci. Po upływie okresu, o którym mowa w ustępie drugim, ważność europejskiej karty broni palnej może być przedłużona na kolejny okres. Ustęp czwarty. Europejska Karta Broni Palnej traci ważność i podlega zwrotowi organowi, który ją wydał, w przypadku cofnięcia pozwolenia na broń lub cofnięcia dopuszczenia do posiadania tego rodzaju broni. Ustęp 5. W Europejskiej Karcie Broni Palnej zamieszcza się informacje o. Punkt 1. Tożsamości osoby a posiadającej broń palną, w tym nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia, adres miejsca stałego pobytu. B. Dopuszczonej do posiadania broni, w tym nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia, nazwę, siedzibę i adres podmiotu, o którym mowa w artykule 29 ust. 1 punkty 4, 5 i 7, punkt 2. Danych identyfikacyjnych broni palnej wraz ze wskazaniem kategorii broni palnej określonej w przepisach wydanych na podstawie ustępu 1 punkt 1, punkt 3. Okresie ważności Europejskiej Karty Broni Palnej, Punkt 4. Celu lub warunkach pozwolenia, o których mowa w artykule 10 ust. 2 i 4, Punkt 5. utracie lub zbyciu broni palnej, Punkt 6. Państwach członkowskich Unii Europejskiej, na których terytorium posiadanie broni palnej określone w Europejskiej Karcie Broni Palnej jest zakazane albo możliwe na podstawie pozwolenia. Punkt siódmy. W pisach innych państw członkowskich Unii Europejskiej obejmujących w szczególności pozwolenia na wwóz broni na ich terytorium. Punkt ósmy. Oświadczeniach, o których mowa w załączniku drugim literał F Dyrektywy Rady nr 91 477 EWG z dnia 18 czerwca 1991 roku w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni w brzmieniu nadanym Dyrektywom Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008 przez 51 przez WE z dnia 21 maja 2008 roku. Ustęp 6. Europejska Karta Broni Palnej może zawierać także informacje o punkt 1 przewozie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przywozie z zagranicy i wywozie za granicę broni palnej oraz zaświadczeniach i zgodach o których mowa w artykule 38 w artykule 34 artykule 37 ustęp 1 i artykule 38 jak również właściwych władz innych państw Unii Europejskiej dotyczące zezwoleń na wóz na terytorium tych państw lub przewóz przez ich terytorium broni palnej. Punkt 2. w warunkach przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni palnej. Ustęp 7. Wpisów do Europejskiej Karty Broni Palnej dokonuje właściwy organ policji, a w wyznaczonym do tego miejscu i zakresie właściwe władze innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ustęp 8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia. Punkt 1. Rodzaje broni palnej odpowiadające kategoriom broni palnej określonym w przepisach o kontroli nabywania i posiadania broni wydanych przez właściwy organ międzynarodowy, uwzględniając klasyfikację określoną w tych przepisach. Punkt 2. Wzór Europejskiej Karty Broni Palnej spełniający wymogi, o których mowa w ustępach 5 i 6. Artykuł 10b. Ustęp 1. Uprawianie sportów o charakterze strzeleckim wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji, potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad obowiązujących w tych sportach. Ustęp 2. Dokument, o którym mowa w ustępie 1, wydaje po przeprowadzeniu egzaminu Polski Związek Sportowy, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie. Za przeprowadzenie egzaminu pobiera się opłatę w wysokości 400 zł. Opłata stanowi dochód właściwego polskiego związku sportowego. Ustęp trzeci. Dokument, o którym mowa w ustępie pierwszym, potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych do ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych. Artykuł 11. Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku. Punkt pierwszy. Gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów. Punkt 2. Używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu. Punkt 3. Używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy ratowniczych poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, jeżeli wymaga ona takiej sygnalizacji. Punkt czwarty. Dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej. Punkt 5. Dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych. Punkt 6. Posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych. Punkt 7 posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nie przekraczającej 10 mA. Punkt 8. posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego. Punkt 9. posiadania broni pneumatycznej. Punkt 10. posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni. Punkt 11. Posiadanie broni alarmowej o kalibrze do 8 mm. Artykuł 12, ustęp 1. Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni. Ustęp 2. Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni. Ustęp trzeci. Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ustępie drugim pobiera się opłatę skarbową w wysokości określonej w odrębnych przepisach. Artykuł 12a. Ustęp pierwszy. Dopuszcza się nabywanie broni lub amunicji przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Ustęp drugi. Nabywając broń, na której posiadanie wymagane jest pozwolenie lub amunicję do tej broni, w sposób, o którym mowa w ustępie pierwszym, przed wydaniem broni lub amunicji, nabywca dostarcza zbywcy mającego miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po pierwsze. Zaświadczenie, o którym mowa w artykule 12 ust. 2 w przypadku, gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Punkt drugi. Uprzednią zgodę przewodową w przypadku, gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego niż Rzeczypospolita Polska Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, a transakcja dotyczy broni palnej lub amunicji. Punkt trzeci. Upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni lub sztuk amunicji zalegalizowane przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone poświadczeniem podpisu umieszczonego na dokumencie uprawnień osoby umieszczającej podpis oraz prawdziwości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument. I jeżeli upoważnienie wydane jest przez władze państwa, Będącego stroną konwencji znoszącej wybuch legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku, w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego państwa, niż określone w punkcie 1 i 2. Punkt 4 upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni innej niż broń palna, zalegalizowane przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone poświadczeniem podpisu, Umieszczonego na dokumencie uprawnień osoby umieszczającej podpis oraz prawdziwości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument, jeżeli upoważnienie wydane jest przez władzę państwa będącego stroną konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października, w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Ustęp trzeci. W przypadku, o którym mowa w ustępie drugim, punkt drugi, zbywca wypełnia zgodę przewozową i przedkłada ją do poświadczenia organowi, o którym mowa w artykule 43 ustęp trzeci. Artykuł trzynasty. Ustęp pierwszy. Nabywca broni jest zobowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia. Obowiązek rejestracji broni nie dotyczy broni, o której mowa w artykule 11 punkt 1, 4, 5, 7, 8, 10 i 11. Ustęp drugi. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni, a w przypadku broni palnej pozbawionej cech użytkowych Dodatkowo po przedstawieniu potwierdzenia pozbawienia broni palnej cech użytkowych. Ustęp trzeci. Rejestracji broni dokonują organy właściwe do wydawania pozwoleń na broń, karty rejestracyjnej broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz karty rejestracyjnej broni pneumatycznej, o których mowa w artykule 9 ustępy od 1 do 4. Ustęp czwarty. Zarejestrowanie broni wymagającej pozwolenia. Potwierdza się w legitymacji posiadacza broni albo w świadectwie broni. Ustęp 5. Zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz broni pneumatycznej potwierdza się w karcie rejestracyjnej broni, która jest wydawana posiadaczowi broni. Ustęp 6. Zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych nie może nastąpić na rzecz osoby, która nie ma ukończonych 18 lat. Po drugie, nie przedstawi. A. Orzeczeń, o których mowa w artykule 15 ust. 3b, informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającej, że nie była ona skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu. Ustęp 8. W przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w ustępie 6 lub 7, właściwy organ wydaje decyzję administracyjną o odmowie zarejestrowania broni palnej pozbawionej cech użytkowych albo broni pneumatycznej. Ustęp 9. W przypadku wydania decyzji administracyjnej o odmowie zarejestrowania broni palnej pozbawionej cech użytkowych albo broni pneumatycznej, policja, a w przypadku żołnierzy zawodowych żandarmeria wojskowa, może za pokwitowaniem przyjąć tę broń do depozytu. Koszty związane z deponowaniem broni ponosi osoba zgłaszająca broń do rejestracji. Przepis artykułu 23 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Artykuł 14. Amunicję można nabywać na podstawie legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni wyłącznie dla tej broni która jest określona w legitymacji albo na podstawie świadectwa broni i pisemnego zamówienia podmiotu uprawnionego do nabycia amunicji. Artykuł 15. Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom. Po pierwsze, nie mających ukończonych 21 lat, zastrzeżeniem ustępu drugiego, Punkt 2. Drugi. z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 roku, o ochronie zdrowia psychicznego lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej. Punkt trzeci: wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego. Punkt czwarty: uzależnionym od alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Punkt piąty: nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Punkt szósty. Stanowiącym zagrożenie dla siebie porządku lub bezpieczeństwa publicznego. A. Skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. B. Skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu lub przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Ustęp drugi. Na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, Stowarzyszenia Obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich. Ustęp trzeci. Osoba, która występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń lub osoba, która zgłasza do rejestru broń pneumatyczną, przedstawiają właściwemu organowi policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne stwierdzające, że nie należą do osób wymienionych w ustępie 1 punkty 2 do 4 i potwierdzające, że mogą dysponować bronią wydane przez lekarza upoważnionego i psychologa upoważnionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku. Ustęp czwarty. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w artykule 10 ustęp 2 punkt 1 i 2 obowiązana jest raz na pięć lat przedstawić właściwemu organowi policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ustępie trzecim, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem tego terminu. W przypadku wydania orzeczenia stwierdzającego, że należy ona do osób wymienionych w ustępie 1 punkty 1 do 4 i że nie może dysponować bronią, lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony są zobowiązani zawiadomić o tym właściwy organ policji ustęp 4a. Przepisów ustępu 3 i 4 nie stosuje się do pracowników podmiotów wskazanych w artykule 29 ustęp 1 punkty 1 i 2 Wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w artykule 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób imienia, ubiegających się lub posiadających dopuszczenie do posiadania broni, którzy przedstawią orzeczenia lekarskie wydane w trybie przepisów w ustawy z dnia 22 sierpnia o ochronie osób imienia. Ustęp 5. W przypadku ujawnienia okoliczności dostatecznie uzasadniających podejrzenie iż osoba posiadająca pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną należy do osób wymienionych w ustępie 1, punkty 2 do 4, właściwy organ policji może zobowiązać tę osobę do niezwłocznego poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia wydanych orzeczeń. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwy organ policji. Ustęp 6. Przepisy ustęp 3 i 4 nie dotyczą funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego biura ochrony rządu, straży granicznej, służby celnej, służby więziennej oraz funkcjonariuszy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają przydzieloną im broń służbową. Ustęp 7 uchylony. Ustęp 8. Koszty związane z wydaniem orzeczeń, o których mowa w ustępie 3 do 5, ponosi osoba poddana badaniu. Ustęp 9 Minister Właściwy do Spraw Zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, o których mowa w ustępie 1 punkty 2 do 4, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń, rejestracji broni, biorąc pod uwagę uniemożliwienie wydania pozwolenia na broń lub karty rejestracyjnej broni palnej osobom nie dającym rękojmi bezpiecznego posługiwania się bronią.